Cześć kochani! Ogarniamy Sopot razem z Asią. Zobaczcie, jaka jest piękna moja. Nie jest tak mały. Idziemy. Tutaj nasz teatr kiedyś występował. Jeszcze nie za moich czasów, ale jednak. Teatr. Idziemy sobie do klubu teatralnego. A to jest park. Na kawkę! Monte Cassino już wychodzimy. Idziemy sobie coś fajnego zjeść dzisiaj. Idziemy sobie teraz przez taki park. Zmierzamy już z centrum w kierunku naszego tam domu, gdzie mieliśmy wynajęte mieszkanie. Mieliśmy taki właśnie apartament czteroosobowy. No i tutaj zobaczcie, bardzo fajny park, przez środek którego płynie taka rzeczka. Super, super miejsce, bardzo chłodne na upały. Tam można sobie usiąść, można się przejść tamtędy. Tutaj znowu idziemy już na plażę z naszego domu i przechodzi się przez taki plac rybaków.
dokładnie taka jest nazwa. Świetne, bardzo stare domki rybackie. Oczywiście teraz są przerobione na hotele, na pokoje gościnne. Przepiękne miejsce, bardzo Wam polecam tam pójść. Jakbyście szli tym bulwarem wzdłuż morza cały czas, to właśnie dojdziecie też tam między innymi. Możecie znaleźć to miejsce, jest przepiękne. Na środku jest taki skwerek i naprawdę bardzo urokliwe domki, bardzo stare domki. No ja po prostu jestem zakochana totalnie w tym miejscu. Tak. Jak najbardziej. Chodźmy jak nad ławę. Czekaj. Słuchajcie, jesteśmy w Gdańsku. Kocham tą architekturę. Gdańsk był przez kilkaset lat, 200 lat chyba, do XVII wieku holenderski praktycznie. Dlatego tutaj ta architektura jest taka holenderska. Właściwie Gdańsk jest bardzo krótko częścią naszego kraju. Dlatego tutaj taki jest bardzo, bardzo mało polski film tak naprawdę. Natomiast bardzo przypomina właśnie Amsterdam, Antwerpię trochę. I tu w tej bramie, zaraz przy rzece, jest centrum taniej odzieży. Ha! I tam pójdę. Ta-dam. Proszę bardzo. Jest.
tym sklepie, moi drodzy, mają co dziwne, w kilku sklepach, jak zauważyłam w Trójmieście, właśnie sprzedają też AGD, jakieś sprzęty domowe, jakieś miksery przeróżne, zazwyczaj chińskie. I chyba nie są to rzeczy używane. W ogóle dużo rzeczy nowych tam jest, dużo z outletowych rzeczy, takich typowo sieciówkowych. Były też rzeczy takie typowo second handowe, to był na przykład jakiś żakiet Desiguala, całkiem fajny zresztą. No, ale wiecie co, ja nie mogłam za dużo rzeczy kupować, to już tylko takie naprawdę jakieś wybitne rzeczy z jedwabiu. Nastawiałam się tylko na jakieś vintage rzeczy, rzeczy jedwabne, jakieś takie naprawdę perełki niesamowite. No bo po prostu, wiecie, byliśmy w czwórkę jednym autem, więc tutaj wybranie dużej ilości ciuchów czy kupowanie jakiegoś towaru, jak to się mówi, nie wchodziło w grę. Ale przepiękne. To jest super. To jest piękne. Patrzcie. Już, mogę? Do placówki handlowej, wymiany handlowej. Cześć kochani. Pozdrawiam Was serdecznie z Gdańska. No i tu widzicie już moją szaloną stronę. Uwielbiam takie oldschoolowe, stare karuzele. A bardzo, bardzo dawno nie jechałam. Asia się też wybrała ze mną. Co tam się dzieje? Jak najbliżej. Ja myślę, że nawet mniej mogę. I naszej ulubionej knajpy. To jest kieszo ciastko. Pyszne, jagodowy sernik. Bazar. Tutaj zamknięte. Tutaj wchodzimy do katedry i powiem Wam, że jest, pewnie zauważyliście, że różni się od wielu kościołów w Polsce, to dlatego, że przez długie okresy czasu służyła też jako kościół protestancki i no po prostu mamy tutaj do czynienia z takim wystrojem typowo protestanckim, skromne. Oczywiście są ozdoby, są jakieś złocenia, są rzeźby i tak dalej, przepiękna sztuka, natomiast tutaj nie ma tego przepychu, który jest w kościele katolickim, tylko właśnie taka surowość i raczej właśnie brak ozdób, ściany gładkie, białe. Tym można powiedzieć się różnią trochę te kościoły od naszych, od typowych takich dla naszego kraju.
bardzo słynny. Bunker, który jest gdańskim teatrem szekspirowskim. A tutaj jeszcze część zabudowy Starego Miasta. Piękne. To jest bardzo fajny budynek. Wow. Robi wrażenie. Idziemy sobie wieczorem. Patrzcie, jaki piękny dom. Patrzcie, jakie ma ozdoby. Na górze mur pruski, a jakie balkony. Normalnie. Kamienica secesyjna z 1906. Przepiękne. Te zdobienia secesyjne. Witajcie! Dzisiaj idę do second handów sama, bo nie chcę ciągać moich przyjaciół, wiecie, po sklepach. Oni sobie siedzą na plaży, a ja lecę do 4 sklepów, może nawet do 5. Nagram wam relację. Nie da się, jest taki hałas przez remont, patrzcie, ale to jest ten sklep. Ozi. Jest na ulicy Podjazd. To mówię tak, ulica Podjazd. Moi drodzy, no i wyszłam z tego second handu. Przyjemny, taki schludny sklep. Zjedź z ronda. Nie wiem, czy to nie jest jakaś ta sieciówka, co była też w Gdańsku. Bardzo podobny asortyment. Dużo takich nowych rzeczy też z sieciówek. Więc no nie jestem przekonana w 100%, że tak... Skręć w lewo. Ale nie jest źle. Kupiłam jedną sukienkę. Zobaczycie później tą na końcu, co była. No i patrzcie, po drugiej stronie ulicy jest second hand następny, a potem jeszcze jeden. Także będzie używanie. No zobaczymy zresztą. Słuchajcie, Aleja Niepodległości 812, jakby co? To jest taki sklepik. Tanie ubranie. No i co? I zobaczymy. No z wierzchu spoko wygląda.
słuchajcie, kilka metrów dalej w lewo. Kilkanaście odzież używana. No. Jestem ciekawa, czy też podobne, bo wszędzie tu mają też AGD. To mnie tak bardzo dziwi, u nas tak nie jest. Jakieś tam AGD używane, ale tutaj normalnie nowe rzeczy AGD mają w sklepach. No, zobaczymy. Ciekawe. Słuchajcie, doszłam do wniosku, że to jest jedna hurtownia wszystko. Nie wiem, to nie jest chyba jedna firma, ale jest dokładnie to samo. Większość rzeczy takich, takich jakby outletów sieciówkowych, kilka jakichś oryginalnych rzeczy używanych w dosyć wysokich cenach, ale nie ma tragedii. No i strasznie nudne, bo w zasadzie w każdym z tych second handów jest to samo. Różnią się tam kilkoma takimi faktycznie używanymi rzeczami. Natomiast słuchajcie, w ogóle nie widzę rzeczy vintage, takich rzeczy, gdzie można faktycznie powybierać z czegoś i coś innego kupić. To w ogóle nie ma. Jestem w szoku, powiem wam, bo myślałam, że to będzie trochę większy wybór, jakiś taki... No ale no nie ma. Jest naprawdę trochę takie, jakby to były wszystko takie sieciówki, gdzie wszędzie są rzeczy z sieciówek, także... No jestem rozczarowana, kupiłam fajne rzeczy, ale jestem rozczarowana jakby samymi sklepami. Nie tym, co kupiłam. Dobra, przenosimy się, bo po drugiej stronie widać centrum taniej odzieży, ten pomarańczowy napis. Wiecie co, w środku ten sklep naprawdę duży, duży wybór, dużo rzeczy, rzeczy posortowane kolorystycznie, co jest fajne, bo ja lubię tak, jak rzeczy są tak powieszone, zresztą sama tak wieszam, bo wtedy można po prostu udać się do takich kolorów, które są nam potrzebne, albo które lubimy. No i naprawdę, naprawdę duży, bardzo duży wybór nawet, powiedziałabym, w tym sklepie. I co ciekawe, ten sklep bardzo dużo rzeczy vintage posiada i to takich real vintage, prawdziwych rzeczy z dawnych lat. Można było znaleźć naprawdę dużo fajnych rzeczy i kupiłam fajne rzeczy. Tutaj oglądam taką super spódniczkę z Noa Noa, która w takim królewskim stylu rzeczywiście, Queen Mary się nazywała ta spódnica. Bardzo, bardzo fajna. No, nie mogłam już za dużo rzeczy kupować, ale ta spódnica naprawdę była śliczna. Jeśli ktoś takie rzeczy lubi, oryginalne, no to tam możecie się udać. Sukienki vintage, co ciekawe właśnie były, nie tylko zwykłe takie sukienki, bo tutaj akurat oglądam jakieś takie bardziej sieciówkowe rzeczy. Ale niektóre były bardzo ciekawe, ale oczywiście no, nie mogłam za bardzo kupować ich dużo. Ale były też właśnie rzeczy vintage i to było super, że można było tam znaleźć i futra vintage, i suknie vintage, takie z lat 70. Zaraz tu zobaczycie, jak się przeniosę na nie. Tam oglądam też kilka takich fajnych swetrów samodziałowych, naprawdę pięknych. No, no powiem, że zrobiły niektóre na mnie niesamowite wrażenie. Ten czerwony był po prostu niesamowity. No i oczywiście ceny też odpowiednie.
No i słuchajcie, moje przemyślenia są takie, ostatni sklep był rewelacyjny, po prostu mega, mega. Oczywiście też się czuły, też częściowo to samo, ale były też rzeczy vintage, to całkiem fajne rzeczy vintage, artystyczne, ręcznie. Skręć w prawo. Takie coś lubię, powiem wam. To mnie przekonało i po prostu podobało mi się. A teraz idę piękną ulicą, więc zamierzam patrzeć na architekturę, a nie w telefon, bo naprawdę Sopot zachwyca swoimi urokliwymi budynkami, domkami i w ogóle swoim klimatem. Chętnie bym tu się przeniosła. Powiem wam, że jakbym tylko miała możliwość tu pracować, mieć tu dom, to mało bym się zastanawiała, bo naprawdę tu jest super, super klimat. W ogóle bardzo mi się tu podoba. Bardzo mi się podoba i klimat miasta i w ogóle lubię morze. Bardzo. Lecimy dalej. Cześć kochani, jestem w drodze do nowego sklepiku, który odkryłam. Słuchajcie, to jest taki sklepik podobny do mojego, do naszego z Anią w Wieliczce, gdzie są rzeczy vintage, gdzie są rzeczy artystyczne, super materiałów, fajnych projektantów. Także zaraz zobaczycie, mam nadzieję, że uda mi się coś tam nagrać. Jest to mały sklepik na ulicy Grunwaldzkiej w Sopocie, także zapraszam was. No i tutaj zwiedzamy świetny sklep, naprawdę, też bardzo sympatyczna pani właścicielka i nie wszystkie rzeczy tam w tym sklepie są używane, są tam jakieś rzeczy vintage, są też rzeczy zupełnie nowe, właśnie takie projektanckie, oryginalne, bardzo fajnych marek, super materiałów, chociaż tam oczywiście pani nie ma takiej polityki jak ja, czyli że naturalne materiały, tutaj nawet jako wystrój wystąpiły krzesła z kina starego. Naprawdę też fajne torby. Ja sobie tam kupiłam jedną torbę, którą wam na końcu na plaży pokażę jeszcze. Kupiłam sobie naprawdę świetną torbę z takiego gatunku, co bardzo lubię, taką ogromną. No i zobaczcie, naprawdę pani ma tu bardzo fajne okulary, takie designerskie, różne bardzo. I powiem wam, że wcale w przyzwoitych cenach. Bardzo fajnych kształtach, kilka tam zmierzyłam, ale tego już wam nie będę pokazać, nie będę was zanudzać tym. Śliczne rzeczy, naprawdę. Vintage buty, piękne, naprawdę piękne. No te buty mnie tak zachwyciły, słuchajcie, że no po prostu no cały czas się jeszcze zastanawiam, czy tych butów sobie nie kupić, bo no po prostu są cudowne. Ze skóry, włoskie buty w przecudownym kolorze. Naprawdę jestem totalnie w nich zakochana nadal. I kto wie, czy te buty nie wylądują w końcu u mnie, chociaż powiem wam, że no cena jak dla mnie dość wysoka. Ale no jednak buty naprawdę są moim zdaniem warte tej ceny, ponad 200 zł. Pani też tam miała jakieś takie przedmioty użytkowe, ceramikę, perfumy robione ręcznie i to bardzo takie ekskluzywne, także polecam wam, jeśli chcecie oryginalne prezenty, to naprawdę warto się tam wybrać. Nie jest to w samym centrum na Monte Cassino, ale no sklep jest rewelacyjny, naprawdę mi się bardzo podobał, dosyć duży sklep, no nie tak mały jak nasz w każdym razie. Było co oglądać, warto zajrzeć, także bardzo was zachęcam serdecznie, żeby tam zajrzeć. Tutaj pokażę wam jeszcze kilka takich pojedynczych rzeczy, tutaj przepiękna marynarka była, męska, ale bardzo, bardzo ciekawa. No to nie pamiętam jakiej marki niestety, może będzie pokazane, jeśli pokażę to fajnie. Myślałam o stroju sceniczym dla Wiktora, ale on ma też szczerze mówiąc bardzo dużo ubrań, więc już nie szłam za tym. Tutaj właśnie też fajna sukienka lniana była, bardzo ładna, ale już była zarezerwowana. No dużo ciekawych rzeczy. Dużo oryginalnych rzeczy, także polecam wam ten sklep z całego serca, żebyście sobie zobaczyli, co tam fajnego można kupić.
jest też część wyprzedażowa i tutaj zobaczycie właśnie taka jedwabna suknia z angielska, piękna. Chyba suknia ślubna, chociaż jest taka bardzo mocno ekri. No i w ogóle było tam kilka naprawdę bardzo interesujących rzeczy. No gdyby nie to, że nie mogłam żadnych dużych gabarytów zabrać, to pewnie wzięłabym więcej rzeczy. Bardzo fajna też taka sukienka z lat 70. chyba. Wydaje mi się, że jedwabna, ale głowy też nie dam, bo aż tak nie miałam czasu się przyglądać dokładnie. Także naprawdę warto było wejść też i na tą wyprzedaż. No i oczywiście moje ukochane buty, nie mogłam ich odżałować, cały czas je oglądałam, były takie przepiękne po prostu. No i mój rozmiar dobry i tak dalej. No ale naprawdę, no zobaczcie, są zjawiskowe, wyglądają jak po prostu skóra węża i jeszcze takie opalizujące. Słuchajcie, i pewnego wieczoru było niesamowite po prostu zjawisko, taka cudowna tęcza, pełny łuk nad plażą, że po prostu nie mogliśmy wyjść z podziwu. Wszyscy w zadziwieniu robili zdjęcia, filmiki, tutaj widzicie jak filmuję już tą tęczę, była jeszcze w dodatku podwójna, po prostu no dawno nie widziałam czegoś tak cudownego. Patrzcie, jaka dzisiaj pogoda. Wiatr. Ale bardzo przyjemny, lekko chłodzący. Cześć kochani. Jesteśmy dzisiaj na plaży. Jest cudownie, po prostu piękna pogoda. Wreszcie możemy się pławić, kąpać. Morze jest takie, no wiadomo, jak w Polsce, ale nie jest jakieś bardzo zimne. Jest bardzo przyjemne do pływania, są lekkie fale. Tak, czyli tak idealnie jak nad morzem. Praży niesamowicie słońce też cały dzień dzisiaj. Zobaczcie, jakie niebo jest. Kupiłam sobie torbę u tej pani, marokańską, taką dużą na plażę, ale też po mieście, więc będzie super. Bardzo się z niej cieszę. O, patrzcie. Z drugiej strony trochę bardziej intensywne kolory. Także jest super, słuchajcie. Chyba będzie to tyle nagrywań z mojej strony. Może jeszcze jakieś przebitki ze spotkań towarzyskich wam wkleję, jeśli się uda. No, ale w każdym razie widzieliście praktycznie wszystko, bo we wtorek wyjeżdżamy. I teraz trochę weekend z przyjaciółmi. Nie będziemy się tak już raczej nagrywać za bardzo. Pozdrawiam was serdecznie, pa! No i kochani, zobaczymy się w następnym filmiku, a będzie to haul lumpeksowy z tego wyjazdu. Także do zobaczenia w niedzielę!